In carnage. I bloom like a flower in the dawn. Witam Cię serdecznie, miło mi do Ciebie mówić. Dzisiaj odcinek o Jinie w wirtuozie, a widzę, że ty masz duszę artysty. Także miłego słuchania, jak i również zapraszam Cię na dół do sekcji komentarzy, aby zostawić po sobie ślad i aby zaproponować postać na kolejny odcinek. Zacznijmy zatem. Jean pochodzi z Ioni, jego rola w grze określana jest jako strzelec. A główna jego kwestia to: Jean jest skrupulatnym, zbrodniczym psychopatą, który wierzy, że mordowanie jest sztuką. Niegdyś był więźniem Fajoni, lecz został uwolniony przez szemranych członków tamtejszej rady rządzącej, by teraz służyć im w intrygach w roli zabójcy. Jego pistolet jest mu jak pędzel, którego używa do tworzenia prac pełnych artystycznej brutalności, przerażając swe ofiary oraz obserwatorów. Jego makabryczny teatr sprawia mu okrutną przyjemność, co czyni z niego idealnego doręczyciela najmroczniejszego z przekazów, przerażenia. Góry położone na południu Aionii były latami nękane przez niesławnego złocistego Demona. Potwór wymordował na terenie prowincji Zuin tuziny wędrowców, a niekiedy wręcz całe gospodarstwa, pozostawiając za sobą wynaturzone ekspozycje zwłok. Uzbrojone grupy przeszukiwały lasy, osady najmowały łowców demonów, mistrzowie w Udżu patrolowali drogi. Wszystko na nic. Bestia nadal kontynuowała swe makabryczne dzieło. W akcie desperacji Rada w Zuin wysłała posła do wielkiego mistrza Kuszo, aby błagać go o pomoc. Usłyszawszy o ciężkim losie ludzi w tym rejonie, Kuszo zmyślił wymówkę tłumaczącą, dlaczego nie mógł pomóc. Ale tydzień później mistrz, jego syn Shen i wyróżniający się uczeń Zed przybrali się za kupców i udali do prowincji. Potajemnie odwiedzali niezliczone rodziny, rozbite emocjonalnie przez zabójstwa, badali straszliwe miejsca zbrodni i szukali ewentualnych powiązań lub prawideł dla morderstw. I śledztwo trwało cztery długie lata i bardzo zmieniło trzech mężczyzn. Słynna czerwona grzywa Kuszo posiwiała. Shen, znany ze swojej inteligencji i poczucia humoru, stał się ponury, a Z, najdoskonalszy z uczniów w świątyni Kuszo, zaczął borykać się z problemami w nauce. Mówi się, że kiedy wreszcie udało się znaleźć prawidło dla morderstw, wielki mistrz powiedział następujące słowa: Dobro i zło nie są prawdami, rodzą się z ludzi, a każdy z nich widzi je na różny sposób. Ujęcie złocistego demona przedstawione w najróżniejszych sztukach i poematach miał się stać siódmym i ostatnim wielkim dokonaniem wybitnego życia lorda Kusho. W wigilię Święta Kwiatów przemykując, Kusho przebrał się za znanego kaligrafa, aby wtopić się w tłum innych goszczących tam artystów, a potem czekał. Wszyscy zakładali, że tylko ktoś wyjątkowo zły byłby w stanie popełnić wszystkie te szokujące zbrodnie. Lecz kuszo zdał sobie sprawę, że zabójcą był zwyczajny człowiek. Słynnym złocistym demonem okazał się być zwykły inspicjent objazdowych teatrów i oper, znany jako Kada Jean. Gdy ujęli Jina, młody Z chciał natychmiast zlikwidować drożącego mężczyznę, lecz powstrzymał go kuszo. Pomimo makabrycznych dokonań Jina, legendarny mistrz podjął decyzję, że morderca powinien zostać wzięty żywcem i osadzonym w więzieniu Tula. Shen był innego zdania, jednak pogodził się z chłodną, beznamiętną logiką osądu swego ojca z kolei Z, poruszony scenami morderstw, które nie dawały mu spokoju, nie był w stanie ani zrozumieć, ani pogodzić się z tą litością. Mówi się, że od tego momentu w jego sercu zaczęły narastać frustracje i rozgoryczenie. Uprzejmy i nieśmiały Kadajin nie ujawnił sobie prawie niczego, i to pomimo długich lat, które spędził w Tula. Nawet jego prawdziwe imię pozostawało zagadką. Mnisi zauważyli jednak, że więzień był bystrym uczniem, który wyróżniał się w wielu dziedzinach, takich jak kowalstwo, poezja i taniec. Niemniej jednak ani strażnicy, ani mnisi nie byli w stanie znaleźć sposobu na wyleczenie go z jego chorobliwych fascynacji. A poza więzieniem, Aionia popadała w chaos w wyniku inwazji imperium Noksusu, która doprowadziła do politycznej niestabilności. Wojna obudziła w spokojnym narodzie apetyt na rozlew krwi. Pokój i równowaga, z walki o które słynął kuszo, zostały zdruzgotane od środka w miarę jak rosły w siłę nikczemne indywidua i zawiązywane były tajne przymierze, które rywalizowały o wpływy. Klika, związana w kręgach rządzących jej Rady, która desperacko rządziła do przeciwstawienia się rosnącym w siłę wojownikom ninja oraz wudżu, spiskowała w celu potajemnego uwolnienia Gina i przekształcenia go w broń siejącą przerażenie. Dzięki dostępowi do niemal nieograniczonych funduszy, jak również do zbrojowni Kishuri i znajdujących się tam nowych broni, skala przedstawień Kady Gina rozrosła się. Jego działania wzbudzają strach w wielu zagranicznych dostojnikach oraz w tajnym podziemi politycznym Ajoni. Jednakże, jak długo pożądającego uwagi seryjnego zabójcy zadowalało będzie pozostawanie w cieniu? My